Powiedz mi, dlaczego wybrałaś właśnie naukę pływania dla malucha? Czytałam o pozytywnym aspekcie wczesnego uczęszczania na basen z takim maluszkiem, już w ciąży będąc. I dlatego tak naprawdę to była naturalna decyzja, żeby wspierać jego rozwój fizyczny. I jest tak naprawdę dużo innych korzyści z uczęszczenia na takie zajęcia. I tak naprawdę chyba każdy rodzic chciałby robić wszystko, co najlepsze dla jego dziecka. Jak maluchowi idzie? Myślę, że bardzo dobrze. Tak naprawdę Gustaw jest bardzo odważnym chłopczykiem. Na pierwszych zajęciach uwaga, co robi? Już nurkował, tak. Także Gustawek już na pierwszych zajęciach nurkował. Wiadomo, na pierwszych zajęciach potrzebowało rzeczywiście troszeczkę więcej czasu, żeby oswoić się z wodą, z basenem, ale tak naprawdę spokojne podejście tutaj instruktorki Marceliny sprawiło, że już tak naprawdę po chwili poczuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie i tak naprawdę niczego się nie boi Gustawek. Teraz na sam koniec pytanie absolutnie retoryczne. Pływanie z dzieciakiem to jest najlepsza rzecz, jaką można wybrać w tych wczesnych miesiącach. To znaczy, to jest tak naprawdę super zabawa zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica.